Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię, po przerwie świąteczno-regeneracyjno-czytelniczej. Musiałam zrobić sobie przerwę od wszelkiej pracy i po prostu zatopić się w lekturach, odpoczynku, w gapieniu się na choinkę. Dzisiaj natomiast wracam i zaczynam dość długi cykl opowiadania jeszcze o książkach z poprzedniego roku, ponieważ tak już mam w głowie, że zawsze mój mózg mi mówi, jak coś robisz, to rób porządnie. Jak coś przeczytałaś, to omów to porządnie. Wobec tego jakoś nie potrafię zrobić podsumowania roku 2022 bez uprzedniego omówienia książek, które w tym roku przeczytałam. A okres między świętami a Nowym Rokiem upłynął mi na bardzo intensywnym czytaniu. Przede wszystkim czytałam książki krótkie, ponieważ miałam taką, wiecie, wewnętrzną potrzebę tego, aby usiąść, zacząć książkę, przeczytać ją i dopiero wstać z fotela. Po prostu potrzebowałam krótkich historii na jeden raz. A że książek w domu, jak widać na załączonym obrazku, mam mnóstwo tych przeczytanych i tych nieprzeczytanych, to spokojnie starczyło mi tych krótkich książek, powieści, felietonów na całe 2 tygodnie. Tak więc zaczynamy dzisiaj omawianie krótkich książek. Książek na jeden raz. Pierwsza z nich to powieść znana. Myślę, że wiele osób już ją czytało. Ja kupiłam ją sobie jakieś kilka miesięcy temu i dopiero teraz przyszła na nią pora. Kobieta w fioletowej spódnicy japońskiego pisarza, myślę, że to mężczyzna, Natsuko Imamury. To jest książka o dwóch kobietach. Jedna z nich to tytułowa kobieta w fioletowej spódnicy, która przez całą książkę w taki sposób jest nazywana. Druga natomiast to kobieta, która ją obserwuje. W sumie moglibyśmy powiedzieć, że ona ją stalkuje. Nie dość, że przychodzi zawsze do tego samego parku, to także śledzi tę kobietę w fioletowej spódnicy, wie, gdzie ona mieszka, wie, czym się zajmuje i wie, że kobieta w fioletowej spódnicy aktualnie nie ma pracy. Wobec tego ta jej stalkerka, czyli kobieta w żółtym kardiganie, o ile dobrze pamiętam, podrzuca jej na ławeczkę w parku ogłoszenia o pracę. Magazyn z ogłoszeniami, gdzie szukają pracowników i uparcie zaznacza pewne ogłoszenie. Wkrótce obie kobiety pracują w jednej firmie. Więcej nie będę Wam opowiadała, ale powiem Wam, że jest to książka bardzo niepokojąca. Książka, która uświadamia nam, że tak naprawdę nie musimy być nikim wyjątkowym. Nie musimy, wiecie, występować jako celebryta czy jako aktor, aktorka, nie musimy być twarzą publiczną, aby mieć swojego stalkera czy też stalkerkę. Trochę to jest przerażające, ale czyta się to naprawdę bardzo dobrze. I tak jak powiedziałam, książka na jeden wieczór, książka, która jednak pozostawia w nas tyle myśli, że przetwarzamy je znacznie dłużej niż ten jeden wieczór. Ja ją przeczytałam, no nie wiem, 2-3 tygodnie temu i powiem Wam, że cały czas bardzo dokładnie pamiętam wydarzenia z tej książki. A to już coś. Kolejna książka, którą przeczytałam w grudniu, to Porządek dnia Erika Vuillarda. Ta książka opowiada o tym, jak Hitler dochodził do władzy, w jaki sposób przeforsował swoją ideologię zmierzającą do zmiany porządku świata. To jest książka o cichym przyzwoleniu, o tym, że możni tego świata nie potraktowali Hitlera na tyle poważnie, aby zahamować go w jego dążeniu do objęcia władzy nad światem. To książka między innymi o właścicielach, bogatych właścicielach, milionerach, miliarderach, bardzo dobrze prosperujących firm na terenie Niemiec, którzy bez mrugnięcia okiem tak naprawdę finansowali działania Hitlera i którzy także w późniejszym czasie czerpali zyski z tego, że Hitler udostępniał im na przykład tanią siłę roboczą. A doskonale wiemy, skąd ta tania siła robocza się brała.
To jest książka o tym, jak ludzie zgadzali się i drobnymi kroczkami ustępowali, traktując Hitlera trochę jak nieszkodliwego wariata. Książka nie tylko o właścicielach firm, także książka o politykach, którzy zgadzali się na rozliczne ustępstwa. Bardzo ciekawa książka, otwierająca oczy na pewne kwestie, które być może jeszcze nie są przez nas właściwie przemyślane. Polecam, warto przeczytać. I kolejna powieść, którą również bardzo polecam, która naprawdę jest dość wstrząsająca, to Daleko dalej Pascala Garnier. Taka okładka, która trochę wygląda jak tapeta, ale cała ta seria wydawana zdaje się przez wydawnictwo Claroscuro, nie jestem pewna. Tak, jest to Claroscuro. Cała seria powieści Pascala Garnier właśnie jest w takiej tapetowej grafice. Ona mi się bardzo podoba. I wszystkie one są też takie cieniutkie. Ta tutaj opowiada o mężczyźnie, starszym człowieku, ale nie staruszku, starszym człowieku, ale jeszcze w sile wieku, który ma córkę, dorosłą kobietę, mieszkającą w zakładzie zamkniętym. Ta dziewczyna została tam oddana, ponieważ rodzice przestali sobie z nią radzić. I tam jest pod dobrą opieką, naprawdę nie może narzekać i także rodzice nie narzekają na to, w jaki sposób ona jest tam zaopiekowana. Ci rodzice się rozwiedli, mężczyzna jest z nową kobietą, z nową żoną, żyją sobie dostatnio, żyją w zgodzie, żyją w miłości. Ale on pewnego dnia postanawia odwiedzić swoją córkę w inny dzień niż zazwyczaj i pod wpływem jakiegoś impulsu, pod wpływem czegoś, co tam mu się zrodziło w głowie, postanawia zabrać ją na wycieczkę nad morze. Lekarz wyraża zgodę, oczywiście on bierze odpowiedzialność za zachowanie tej swojej córki i wyjeżdżają na wycieczkę nad morze. I ta wycieczka, ten wyjazd, ten urlop z jednej strony jest ucieczką tego mężczyzny od świata, ucieczką od tej żony, ucieczką od wszystkiego. Z drugiej strony poznaje na nowo tę swoją córkę. Czy to mu przyniesie szczęście? Nie zdradzę Wam, ale powiem, że jest to bardzo, bardzo mocna, wstrząsająca powieść. Myślę, że jeżeli lubicie takie historie nieoczywiste, historie, które w pewnym momencie sprawiają, że robicie i nie wiecie, co ze sobą zrobić, to jest właśnie książka dla Was. Przeczytałam sobie też zbiór felietonów Marcina Wichy pod tytułem Nic drobniej nie będzie. Są to felietony, które ukazywały się wcześniej w prasie, niektóre z nich są zupełnie nowe. A że byłam na spotkaniu autorskim, podczas którego Marcin Wicha opowiadał o powstaniu tej książki, to postanowiłam oczywiście ją jak najszybciej przeczytać. On mówił o tym, że przez lata zapisywał sobie w małych notesikach, które ze sobą nosił, teraz już chyba zapisuje w komórce, różne pomysły, różne sytuacje, różne dialogi, które gdzieś tam mu albo przyszły do głowy, albo które zasłyszał. I na podstawie właśnie tych zapisków powstały te felietony. Są to felietony komentujące bieżące wydarzenia na świecie, ale też takie, które skupiają się na przykład na życiu jego rodziny. Powiem Wam, że czytało się to bardzo przyjemnie. Czyta się to w taki sposób, że człowiek w duchu przytakuje autorowi, tak, ma rację, rzeczywiście popieram, też tak myślę, ale obawiam się, że ta książka niestety nie jest w stanie znieść próby czasu, bo zapamiętałam może 2-3 opowieści z tego tomu, a jest ich tutaj zdaje się kilkadziesiąt, więc niestety ucieka to. Ucieka tak jak to, co czytamy na bieżąco w gazetach. No nie ma co ukrywać, jest to taki rodzaj literatury, który jest ulotny, który komentuje bieżące wydarzenia, a wiemy, że świat pędzi do przodu i nie ma sensu też zapamiętywać rzeczy, które w tym momencie już są nieistotne. Także jako krótka przyjemność jak najbardziej, natomiast nie jest to książka, którą zapamiętacie. Przeczytałam też leżącą od chyba kilkunastu lat u mnie na półce książkę Margaret Atwood,
pod tytułem Dobre Kości. Wiecie, tutaj patrzę, kiedy to było wydane, bo sama jestem bardzo ciekawa. 2009 rok, moi drodzy. 2009 rok, Dobre Kości, Margaret Atwood. I jest to zbiór bardzo króciutkich opowiadań. Bardzo króciutkich, takich naprawdę na 3-4 strony, więc w tym niewielkim tomiku mieści się ich sporo. I powiem Wam tak, to sprawiło mi bardzo dużą przyjemność. To są opowieści bardzo często o kobietach, o silnych kobietach, kobietach, które wiedzą, czego chcą od życia i wiedzą, jak to zdobyć. Jeżeli podobają Wam się wariacje na temat różnych baśni, bajek, opowieści i historii o silnych kobietach, koniecznie przeczytajcie. Naprawdę sprawiło mi to wielką frajdę. I teraz mam jeszcze dwie książki, które specjalnie zostawiłam razem na koniec, ponieważ one mi się bardzo ze sobą kojarzyły. Pierwsza, którą przeczytałam, to Obłoko Bujanie Patti Smith. Proszę bardzo, tak wygląda. Maleńka książeczka, w którym autorka, tekściarka, piosenkarka, także pisarka opowiada o swoim dzieciństwie, które upływało jej na zabawach zwykle gdzieś tam na dworze ze swoim rodzeństwem, upływało jej na poznawaniu świata, świata bardzo bliskiego, świata, który ją otaczał, ponieważ ona nie mogła jako dziecko za bardzo oddalać się od swojego domu. To też książka trochę o rodzicach, ale chyba przede wszystkim książka o tym, co ją wokół otaczało, czyli trochę o przyrodzie, a trochę o tym, co jej się wydawało, że widzi. Czyli to obłoko bujanie to właśnie jest taki koncept, że ona buja w obłokach i widzi pewne rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Są tutaj też inne teksty, takie dotyczące jej życia i życia jej znajomych w późniejszym okresie. I powiem Wam, że nie. Ja jestem na nie. Nie podobała mi się ta książka. Lanie wody, bzdury. Trochę obrzydliwa była miejscami. Jestem zawiedziona i myślę, że chyba nie będę sięgała po tę autorkę. A sięgnęłam po nią dlatego, że gdzieś tam widziałam, chyba na Instagramie, że ktoś zachwycał się którąś tam kolejną książką tej autorki i pomyślałam sobie, dam jej szansę, zobaczę, co też ona pisze, jak ona pisze, czy to mi się podoba, a że miałam tylko obłoko bujanie w domu, no to zaczęłam od tego. Ale nie, to mi się nie podoba. I powiem Wam, że nasz polski Andrzej Stasiuk, który również wydał taką cieniutką książeczkę i pisze o bardzo podobnych rzeczach, z tym, że on się tutaj głównie koncentruje na relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, człowiekiem a przyrodą. I to jest naprawdę o wiele piękniej napisane. To tak się czyta, że człowiek od razu sobie wyobraża to, co Andrzej Stasiuk maluje słowem. To są piękne historie, historie pełne zachwytu nad światem przyrody, pełne w ogóle zachwytu nad światem, pokazujące bardzo bliską relację autora ze zwierzętami domowymi, ze zwierzętami, które hoduje, ale także z przyrodą dookoła. Naprawdę bardzo piękne. Na ten tom składają się opowieści, które już były często publikowane w innych miejscach. Ja tutaj rozpoznałam jeden rozdział z Grochowa i też jakieś opowieści z Dukli. Więc jeżeli znacie dobrze te książki, no to chyba nie ma sensu akurat sięgać po tą, ale chciałam Wam powiedzieć, że Patti Smith to może tak naprawdę czyścić buty Stasiukowi, jeżeli chodzi o tego rodzaju krótkie opowieści. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Książki krótkie, ale nagadałam się długo, ponieważ no, każda z nich niesie ze sobą jakieś treści, czy ważne, czy mniej ważne, treści, o których chciałam Wam opowiedzieć. Powiedzcie mi, czy znacie już te książki i czy może zachęciłam Was do przeczytania którejś z nich. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i zapraszam na kolejne filmy, ponieważ wyszło mi jeszcze, że muszę nagrać 4 filmy o książkach z poprzedniego roku, a czytam już kolejne w tym roku, więc naprawdę nie wiem, jak się wygrzebię z tych zaległości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, 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 pa.